mam niezmierną przyjemność w tej chwili przedstawić laureatów tego wspaniałego konkursu. Jako przewodnicząca jury chciałabym tylko jeszcze, zanim przejdziemy właśnie do odczytania tych nagród, powiedzieć, że niezmiernie było mi przyjemnie oglądać te prace i widać w nich głębokie zrozumienie tego, czym muzyka Stanisława Monieszki jest dzisiaj. No, po tylu latach, gdy ona była odtwarzana, w dniu dzisiejszym okazuje się, że jest ciągle żywa. Pierwsze miejsce w tym konkursie zdobyła Agnieszka Nakonieczna z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro z Duńskiej Woli. Obie prace wzbudziły nasz podziw.